Tekst manny na 5 marca, co jest cnotą i godne chwały, o tym rozmyślajcie, Filipensów, rozdział 4, werset 8. Komentarz parauzyjny. Możemy bezpiecznie rozmyślać o rzeczach cnotliwych i cennych, o rzeczach w jakimkolwiek stopniu godnych chwały, szlachetnych słowach, uczynkach lub uczuciach jakiejkolwiek osoby. W wyniku takiego rozmyślania będziemy wznosić się do ideałów, którymi karmi się nasze nowe serce, umysł i wola. W obecnym życiu będziemy coraz bardziej przemieniani poprzez odnawianie umysłu i coraz bardziej będziemy zbliżać się do chwalebnego podobieństwa naszego Pana i Mistrza, przemieniani z chwały w chwałę, centymetr po centymetrze, krok po kroku. Jeśli nasze myśli pozostaną w tej postawie, a nasza harmonia z Panem zostanie utrzymana, będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, które udoskonali w nas obraz i podobieństwo Pana. Reprint nr 3129. Komentarz epifaniczny Cnoty odnoszą się bardziej do łask sprawiedliwości, a chwały do łask miłości bezinteresownej. Skoro umysł musi myśleć, o ileż bardziej szlachetnym jest rozmyślanie o dobrych myślach i zaletach, cnotach i chwałach. Na niskim poziomie rozmyślań znajdują się rzeczy, na wyższym, osoby, lecz na najwyższym, szlachetne myśli i zalety szczególnie te istniejące w Bogu Chrystusie i świętych jest to także najlepszy sposób stania się takimi jak oni Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Drugi Piotra rozdział 1 wersety 3 i 5 Jako nam jego boska moc wszystko co do żywota i do pobożności należy darowała przez poznanie tego który nas powołał przez sławę i przez cnotę. Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność. Jozuego rozdział pierwszy werset ósmy. Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich, ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko. Co napisano w nim, albowiem na ten czas poszczęścią się drogi twoje, i na ten czas roztropnym będziesz. Psalm pierwszy, werset drugi. Ale w zakonie pańskim jest kochanie Jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. Psalm czwarty, werset piąty. Lękajcież się, a nie grzeszcie, rozmyślajcie w sercach swych, na łożach waszych, a umilkniecie. Psela. Psalm dziewiętnasty werset piętnasty. Niechże będą przyjemne słowa ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem Twojem, Panie, skało moja i odkupicielu mój. Psalm 39 dziewiąty werset czwarty. Rozpaliło się serce moje wewnętrznościach moich, w rozmyślaniu mojem rozżarzył się ogień. Ażem tak rzekł językiem swoim. Psalm 49 werset 4. Usta moje będą opowiadały mądrość, a myśl serca mego roztropność. Psalm 63 werset 6 i 7. Jako tłustością i sadłem byłaby tu nasycona dusza moja, a radosnym warg śpiewaniem wychwalałyby cię usta moje. Zaprawdę na cię wspominam. I na łożu mojem każdej straży nocnej rozmyślam o Tobie. Psalm 77, wersety od 11 do 13. I rzekłem: To ci jest śmierć moja, wszakże prawica Najwyższego uczyni odmianę. Wspominać sobie będę na sprawy pańskie, a przypominać sobie będę dziwne sprawy Twoje, z dawna uczynione. I będę rozmyślał o wszelkiem dziele Twojem. I o uczynkach Twoich będę mówił. Psalm 104, werset 34. O nim będzie wdzięczna mowa moja, a ja się rozweselę w Panu. Psalm 119, wersety 11, 15, 16, 23, 48, 59, 97 i 99. W sercu mojem składam wyroki Twoje aby nie zgrzeszył przeciwko Tobie. O przykazaniach Twoich rozmyślam i przypatruję się drogom Twoim. W ustawach Twoich kocham się i nie zapominam słów Twoich. I książęta zasiadają, a mówią przeciwko mnie. Wszakże sługa Twój rozmyśla w ustawach Twoich. Przyłożę i ręce moje do rozkazań Twoich, które miłuję. A będę rozmyślał o ustawach Twoich. Uważyłem w myślach drogi moje, a obróciłem nogi moje ku świadectwom Twoim, o jaką się rozmiłował zakonu Twego, tak, iż każdego dnia jest rozmyślaniem mojem. Nad wszystkich nauczycieli moich stałem się rozumniejszym, bo świadectwa Twoje są rozmyślaniem mojem. Psalm 139 Wersety 17 i 18. Przetoż o jako drogie są u mnie myśli Twoje, Boże. A jako ich jest wielka liczba. bym je chciał zliczyć, nad piasek rozmnożyły się, ocuceli się, jeszczem ci ja z Tobą. Psalm 143 Werset 5. Wspominam sobie dni dawne. I rozmyślam o wszystkich sprawach twoich, i uczynki rąk twoich rozbieram. Pierwszy Tymoteusza rozdział czwarty, werset trzynasty. Póki nie przyjdę, pilno i czytania, napominania i nauki. Pieśni 198, 95, 141, jeden, 125, 150, 196. Wiersze Brzasku, 280, Życie moje tkaniem jedynie. Lektura uzupełniająca, Reprint numer 5908. Pytania, czy w tym tygodniu rozmyślałem, rozmyślała mocnotach i chwałach? Jak? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.